dniu dzisiejszym około godziny 14 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów osobowych w Ostroszowicach na skrzyżowaniu ulicy Bielawskiej i Jadłownickiej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej zgłoszenie potwierdziło się. Doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Autami podróżowało łącznie 5 osób. Jedna z osób wymagała udzielenia pomocy medycznej. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojeździe, zakręceniu butli z gazem w jednym z pojazdów oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Na czas prowadzonych działań ruch w miejscu zdarzenia był zamknięty. W działaniach brały udział zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostroszowic, policja oraz pogotowie ratunkowe. Osoba poszkodowana została zabrana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Przez jedną godzinę droga była zablokowana.